Bóg, widząc wiarę człowieka, wiarę tą ochrania i umacnia. Tak było, Maryjo, i w chwili zwiastowania. Jakże się to stanie? Nie jest to wyrazem Twojej wątpliwości, czy to możliwe, bym została matką Syna Bożego, ale pytaniem wypływającym z wiary. Jak Bóg to sprawi, że zostanę matką Syna Bożego? I Bóg daje Ci odpowiedź. Duch Święty zstąpi na Ciebie. Rola Ducha Świętego, osoby boskiej, o której tak często zapominam, Maryjo. A przecież On, Duch Święty, posłany od Ojca, może doprowadzić mnie do świętości. Wszak przychodzi On ze swoimi darami, które są niezbędne na drodze wiary. Czyż na Chrzcie Świętym i na mnie Duch Święty nie zstąpił? Czyż nie otrzymałam pełni Jego darów w sakramencie bierzmowania? To dlaczego tak często nie doświadczam Jego obecności? Bo Go o to nie proszę. Czy codziennie modlę się do Ducha Świętego? A może inaczej? Kiedy ostatni raz modliłam się do Ducha Świętego, prosząc Go o pomoc w kroczeniu za Chrystusem? Czy otwieram się na Niego? Przecież chce On działać w moim życiu, tak jak działał w Twoim, Maryjo. Chce On w moim życiu kształtować Chrystusa, jak ukształtował w Tobie, Matko. Proszę Cię, Maryjo, ucz mnie otwartości na działanie Ducha Świętego. Ucz mnie prostej, ale codziennej modlitwy. Duchu Święty, przyjdź.